Musimy pamiętać, że Jezus kocha każdego człowieka i nie odrzuca człowieka, nawet jeżeli ten okaże się grzesznikiem. Jezus odrzuca grzech. Nikogo nie potępia, ale nie pozwala nikomu grzeszyć, bo jest to zerwanie więzi z Bogiem. Myślę, że warto, by ta postawa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii stała się dla nas wszystkich takim drogowskazem, a równocześnie chwilą zastanowienia nad naszym sumieniem. Bo warto pamiętać w kontekście nauki Chrystusa słowa mistrza Eckharta: najważniejszą godziną jest zawsze ta godzina, obecna. Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną. I dziełem najbardziej koniecznym, które muszę wypełnić, zawsze jest miłość. Jakże ważne staje się naśladowanie Chrystusa w tym budowaniu relacji z ludźmi. I gdy papież Franciszek zapowiedział synod, to poprzez tę zapowiedź synodu zobowiązał nas do tego, abyśmy stali się bardziej otwarci na drugiego człowieka. Byśmy umieli słowa Ewangelii, które słyszymy każdego dnia, jakoś przyjąć do naszych serc i wprowadzić w naszą codzienność. I to będzie tak jakby przyczynek do tego, by rozpocząć odnowę Kościoła, by stworzyć ten nowy obraz parafii, by odnowić nasze wspólnoty modlitewne, grupy duszpasterskie, by odnowić nas samych. Jak usłyszałem to słowo, to najpierw musiałem sprawdzić, co to znaczy. Prawda? No jak się okazało, że znaczy to droga, czyli wiadomo, czyli podróżowanie i cały ten proces tego dotyczył, no to tym mniej więcej się do tego w ten sposób ustosunkowałem, że no chciałem też wiedzieć, na czym to polega, bo jeżeli prowadzimy taką, to tak bardzo troszkę, dla mnie za bardzo naukowo jest wszystko. Bardzo skomplikowanie, a ja uważam, że rzeczy genialne są proste i należałoby szukać prostego rozwiązania. Tak z początku były pewne obawy co do tego synodu i także i wśród księży, nie, i ksiądz przeboszcz tak bardzo ostrożnie do tego podchodził. No to wiadomo, nie było czegoś takiego jeszcze, to trudno było określić, czego się spodziewać. No jest to wielka szansa na jakieś ożywienie Kościoła, odnowienie Kościoła, myślę, że tak. To musimy dostrzec to, co już jest dobre w naszych grupach, w naszych wspólnotach, w naszym życiu, ale także i to, co musi być jeszcze przeobrażone. I zauważcie, że chcielibyśmy tak jakby to, co już jest dobre, ogłosić i zanieść do innych. To jest troska o nasz Kościół, o Dom Boży, o świętość, o chrześcijaństwo, nad czym ja bardzo ubolewam, bo jestem żoną 46 lat, mam troje dzieci, jestem babcią od 16 lat, mam cztery wspaniałe wnuczki, więc jako babcia starałam się swoim wnuczkom przekazać to korzenie naszej wiary. No i teraz w tej chwili to odczytuję, to, że troska przede wszystkim o młody Kościół. No niby nie jest tak źle, prawda? Można się pocieszyć, że gdzie indziej jest gorzej, ale było lepiej, prawda? Jeżeli ja w tej parafii jestem od początku, no to też frekwencja na mszy świętej niedzielnej była większa. No ona nigdy nie była 100%, prawda? No ale jednak regularnie spada ta frekwencja. Dlaczego tak się dzieje? No na to mniej więcej pytanie trzeba sobie tą odpowiedź dać. Nasza parafia 4 lata temu próbowała wejść na taką drogę odnowy parafii. Nowy obraz parafii stworzyć. Uczestniczyliśmy w katechezach, jeździliśmy na rekolekcje i mieliśmy to już rozpocząć, bo wstępna analiza została dokonana. No i przyszła pandemia. I w tym momencie, gdy przyszła pandemia, to papież ogłosił synod i zachęcił nas wszystkich do tego, żebyśmy się pochylali nad synodem. I to jest tak jakby drugi etap tego, co my wcześniej zrobiliśmy, bo przez to, że
Uczestniczyliśmy w katechezach, które pokazały nam, jakie są braki parafii miejskich. My się nie znamy. Pozostają numery tylko na domofonach. Brak takich więzi międzysąsiedzkich, a więc ta propozycja synodu i odnowienia wizji Kościoła, wydaje mi się, że jest bardzo trafna i to, co papież zaproponował, no to w jaki sposób poprzez te nasze spotkania próbujemy realizować. Właśnie na tych spotkaniach przede wszystkim takie było odczucie, że wielu osobom zależy na tym, żeby było lepiej. To jest bardzo pozytywny wniosek. Smuci to, że tych zaangażowanych osób jest naprawdę mało w stosunku do ogółu ilości parafian. Natomiast to, co jest propozycją dla nas na dziś, to jest to, co jest tutaj. Jest to 6 stron, a to nie dla wszystkich, że jest 6, ale jest 6 stron propozycji, co chciałby zmienić w parafii. Te kartki z zespołów będą jakby do pracy księdza proboszcza teraz oddane, bo ksiądz proboszcz zobaczy, jakie są propozycje. Takie jak dzisiaj, to jest liczne. Zwykle było nas mniej. Dzisiaj jest wyjątkowo dużo osób. No cóż mi daje? No to, że słyszę, co myślą inni, prawda? Bo to, co ja wiem i co myślę, to ja nie muszę tu przychodzić, żeby się o tym dowiedzieć. Chcę się dowiedzieć, co myślą inni, co myśli mój ksiądz proboszcz, prawda? Bo mamy bardzo mądrego kapłana i to mi dużo daje. No, moja taka prośba była, żeby młodzież pociągnąć. Ja tak zawsze kieruję się na swoim podwórku, to widzę. Moje wnuczki, te starsze, one śpiewały w chórku, grały na gitarach, mają gitary. A teraz są takie panieneczki. Prośba była, żeby zorganizować mszę taką typowo dla młodzieży, żeby tą młodzież zachęcić. Wpłynęło wiele takich propozycji drobnych. Wprawdzie nie myślę, że będzie to rewolucyjna zmiana. To na pewno nie. Natomiast są takie pewne kroki, które możemy podjąć. Jakieś małe kroki, żeby jakby ulepszyć sytuację, ulepszyć relacje między nami. To właśnie rozmawianie między sobą, co jest głównym chyba zadaniem synodu, żeby nas do tego pobudzić. I z tego mogą wyniknąć różne takie dobre skutki. Myślę, że zaczniemy od małych rzeczy i ja tak myślę, że Pan Bóg nas tak będzie prowadził, bo jak będziemy wierni w małych rzeczach, to nam może pokazać większe. By poszczególne grupy miały organizowane swoje dni skupienia, to powinno być zaplanowane, a nie wciskane w ostatniej chwili pomiędzy inne rzeczy. Taka formacja dla tych grup w parafii, żeby je bardziej pokazać. Czy to jest łatwe? Czy to jest łatwe? To jest łatwe, bo to nie jest... No to jedynka, dobra. No to znaczy akurat może nie, ja to wpisuję jako pilne, bośmy nie podsumowali, pandemia nie pozwoliła nam zrobić spotkań wypadkowych. A więc można by było to teraz zrobić jakieś takie spotkania wielkanocne, nawet przy jajku czy przy czymś, żeby to było już po Wielkanocy jako spotkanie grupa, nie? No tak. Później mamy drugi. Promocja małżeństwa. Mówić, jak pięknie jest małżeństwo i dlaczego takie świadectwo rodzin tu jest potrzebne.